Książka, publikacja o demokracji bezpośredniej to jeden z celów Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Dlatego dziś zaprosiłam do rozmowy Piotra Trudnowskiego, koordynatora projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej, żeby opowiadał o tej publikacji, ale także o swoim rozdziale z receptami i wnioskami, które płyną z referendum. Cześć Piotrek. Dzień dobry, cześć. To może na start tak ogólnie o czym w ogóle jest ta publikacja, co możemy w niej znaleźć, do kogo ona jest skierowana. Tak, ja myślę, że ostatecznie udało nam się stworzyć publikację, którą możemy uznać za takie kompleksowe kompendium wiedzy na temat demokracji bezpośredniej. I w związku z tym myślę, że ona jest atrakcyjna, ciekawa dla bardzo różnych czytelników, zarówno tych ogólnie zainteresowanych polityką, tych, którzy szukają jakichś alternatywnych rozwiązań, jak tą politykę uzdrowić, tych, którzy szukają właśnie takiej kompleksowej wizji polskiego systemu politycznego, jak i dla tych, którzy poszukują bardzo konkretnej wiedzy. Bardzo konkretnych, czy to recept, czy danych, czy wiedzy. Ten rozdział otwierający naszą książkę autorstwa profesora Mirosława Matyi to jest właśnie taki rozdział przedstawiający kompleksową, docelową wizję tego, jak mogłoby wyglądać państwo polskie, gdybyśmy, no właśnie, chcieli w taki kompleksowy sposób realizować demokrację bezpośrednią na wzór szwajcarski. Tam. W taki, można powiedzieć, konsekwentny sposób opisane są te znane z systemu szwajcarskiego mechanizmy, o których wielokrotnie na naszym kanale opowiadał profesor Matyja, jak właśnie to. Weto obywatelskie w wersji szwajcarskiej, jak inicjatywa, która pozwala nie tylko przecież zmieniać konkretne ustawy czy proponować konkretne ustawy, ale poddawać pod referenda konkretne projekty aktów prawnych, w tym zmiany konstytucji, ale jednocześnie to wszystko w rozdziale pierwszym, tym wizyjnym, można powiedzieć, jest okraszone też taką szeroką. Diagnozą systemu politycznego w Polsce, tego, na co można powiedzieć na co dzień w polskiej polityce częstokroć narzekamy. Dzięki temu mam wrażenie, że ten pierwszy rozdział tworzy, no, tak jak się tworzy nie wiem, dokumenty strategiczne w firmach, kiedy faktycznie na początku rysuje się tę wizję, która ma być takim punktem docelowym powiedzenia o co właściwie i dlaczego nam chodzi, do czego dążymy. Mam nadzieję, że ten rozdział jest ciekawy, przystępny, inspirujący i pokazuje, że paradoksalnie droga do tego, by te cele osiągnąć, nie jest tak daleka, jak mogłoby się wydawać. Dalej mamy rozdział o pozostałych rozdziałach może powiem trochę krócej, potem przejdziemy do tego mojego. Ja z kolei w swoim rozdziale uciekałem od takiego podejścia holistycznego, od takiego podejścia, w którym mamy no właśnie wizję albo nic, albo zmienia wszystko, albo nic, albo zmieniamy mhm. ustrój, albo zmieniamy konstytucję, albo nic się nie uda. Zaproponowałem kilkanaście różnych zmian dotyczących rzeczywistości demokracji bezpośredniej, które można realizować w różny sposób, można je realizować i tak byłoby najlepiej, oczywiście, zgodnie z tą wizją, w sposób kompleksowy. Mhm. Całościowy, ale mam nadzieję, że udało się to zrobić tak, że jeżeli ktoś przeczyta tę książkę, jest na przykład politykiem, decydentem albo działa w organizacji pozarządowej, podoba mu się właściwie jeden z tych kilkunastu pomysłów, to może sobie go wziąć i niejako, niejako wpisać do swojego programu, podjąć konkretne działania na rzecz jego realizacji. Wiem, że rozmawiałaś z Tomkiem i Rochem na temat ich tak. pozostałych rozdziałów nasi widzowie będą mieli też szansę, czy mają już szansę się z tymi materiałami zapoznać, natomiast uważam, że rozdział dotyczący doświadczeń na świecie Tomka Synowca jest no, takim chyba największym nowum, jeśli chodzi w ogóle o polską debatę, bo to jest taki rozdział, który wybija moim zdaniem jeden. Y Jeden argument przeciwnikom demokracji bezpośredniej, czyli tym, którzy mówią, demokracja bezpośrednia to nie ma sensu, to działa tylko w Szwajcarii. Tak? Tomek przedstawił, nie liczyłem mm -hmm. ostatecznie ile tych referendów jest, ale, a, ale sądzę, że dobrych kilkaset historii referendów na całym świecie, często w takich państwach, o których zupełnie byśmy się tego nie spodziewali, i pokazuje to, jak różnych spraw, w jak różnych systemach politycznych, w jak różnych sporach, w jak różnych czasach referenda były wykorzystywane do podejmowania. Decyzji. Myślę, że ten rozdział jest znakomitą inspiracją dla wszystkich, którzy, no właśnie, mm -hmm. zastanawiają się. No, fajnie byłoby zrealizować referendum w sprawie X, no ale wszyscy powiedzą, że takich spraw się nie decyduje w referendach albo że nikt na świecie tego nie zrobił. Wtedy wystarczy sięgnąć do naszej książki, zajrzeć do tomka rozdziału i prawdopodobnie znajdziemy przykład na takie referendum, które mm -hmm. nam wydaje się atrakcyjnym pomysłem. No i wreszcie, rok Zygmunt przeanalizował badania które przeprowadziliśmy w toku naszego zadania badania na reprezentatywnych grupach społecznych, które pokazują, co Polacy sądzą, zarówno na temat takich ustrojowych zmian związanych z demokracją bezpośrednią, jak i konkretnych sporów i tego, czy Polacy chcieliby się wypowiedzieć w ich sprawach w referendum, w jaki sposób by zagłosowali. To również poza niewielką częścią, którą już wcześniej opublikowaliśmy, jest, można powiedzieć, nowa wiedza w polskiej debacie publicznej. I sądzę, że też ma szansę być wykorzystywana, bo sami się bardzo wiele z tych badań dowiedzieliśmy. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że to jest książka no, trochę dla każdego, tak? Dla polityków, dla samorządowców, <laughs> dla osób po prostu zainteresowanych życiem publicznym, dla lokalnych aktywistów, którzy szukają pomysłów, dla osób, które działają w jakiejś konkretnej tematyce i szukają jakiejś inspiracji na rozwiązywanie problemów. Mam nadzieję, że będzie po prostu no takim. Interesującym, interesującym wsparciem dla poszukujących różnego rodzaju innowacji w podejmowaniu decyzji w naszej Wspólnocie. Bardzo dużo tych elementów jest zawartych w tej publikacji. Myślę, że rzeczywiście osoby, które są zainteresowane w jakiś sposób, czy to szeroko pojętym ustrojem, systemami politycznymi, czy trochę wężej demokracją, demokracją bezpośrednią, znajdą tam masę inspiracji. Cieszę się też, że powiedziałeś o, o tym. Że wychodzimy trochę z tego mitu, że demokracja bezpośrednia da się tylko w Szwajcarii i że właśnie ten rozdział Tomka obala ten mit i pokazuje, że demokracja bezpośrednia skutecznie funkcjonuje w wielu państwach na całym świecie, że tak naprawdę tych rozwiązań jest wiele i możemy Czerpać z nich też szereg inspiracji i próbować je w jakiś sposób implementować na nasz polski rynek. Także serdecznie na pewno zachęcam razem z Tobą tutaj do czytania tej publikacji, do jej pobierania czy zapoznawania się z nią w formie fizycznej. A teraz chciałam się Ciebie zapytać o ten Twój konkretnie rozdział, który dotyczy w dużej mierze polskich referendów, i to na tym poziomie ogólnokrajowym, i na poziomie lokalnym ale także kilku innowacji dla demokracji bezpośredniej w Polsce. Podzieliłeś go na 14 punktów postulatów zmian. Czego właśnie te postulaty dotyczą? Tak, zacznę może od jeszcze tych dwóch, można powiedzieć podrozdziałów, które poprzedzają te 14 punktów. Ja starałem się w tym rozdziale też podsumować te prace, które prowadziliśmy w czasie, kiedy trwała dyskusja nad referendum 15 października, tak? My w tym czasie staraliśmy się odtworzyć historię polskich regulacji dotyczących właśnie przede wszystkim referendum ogólnokrajowego, odpowiedzieć na pytanie dlaczego ono dzisiaj wygląda tak jak wygląda, jakie są jakie były losy Dotychczasowych głosowań, dlaczego one się nie udawały, i tą historię mam nadzieję, że w sposób przystępny udało się opowiedzieć, jak wyglądały regulacje przed wejściem w życie konstytucji, jak wyglądało referendum konstytucyjne, jak wyglądało referendum to najważniejsze, można powiedzieć, bo jedyne, które osiągnęło próg ważności, czyli referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, bo tak naprawdę te regulacje, które są dzisiaj z nami, o tym już też przecież rozmawialiśmy przed referendum, te regulacje, które są dzisiaj z nami, mhm. które krytykowaliśmy, Powszechnie w 2023 roku przy okazji referendum 15 października. One mają swoje źródło właśnie w tych doświadczeniach. No więc tak, ustawa o referendum ogólnokrajowym w swojej dzisiejszej formie przy niewielkich zmianach skończyła 20 lat, i to jest najwyższy czas na to, żeby po mm -hmm. doświadczeniach referendum z 2015 roku, referendum z 2023 roku, spróbować wyciągnąć z tego wnioski no i zacząć takie prace. Nad tym, żeby ta ustawa lepiej funkcjonowała, żeby te referenda były prostsze. Sądzę, że to też może być, to może być istotny kontekst. Ja w ogóle starałem się trochę pisać ten rozdział, tak jakbym pisał właśnie założenia do projektów aktów prawnych, tak? To znaczy tak, żeby wytłumaczyć, co właściwie trzeba zmienić, dlaczego i jakie za tym przemawiają argumenty, bez wskazywania bardzo szczegółowo konkretnych rozwiązań czy kształtu przepisów, bo to nie o to tutaj chodzi, tak? Chodzi o to, żeby przekonać do tego, że pewne zmiany są niezbędne i te zmiany oczywiście są podzielone na różne poziomy od tych postulatów konstytucyjnych, o których chyba dotychczas mówiliśmy, dotychczas mówiliśmy najwięcej, czyli argumenty na rzecz wprowadzenia referendum, na rzecz referendum z inicjatywy obywateli bez dodatkowej zgody Sejmu, obniżenie progów referendalnych, czy właściwie całkowita ich likwidacja. I tutaj no, staram się też przywoływać te argumenty, które no, cały czas były dla nas ważne, a które niewystarczająco, jak sądzę, są dzisiaj w świadomości polityków świadomości opinii publicznej, czyli to, że tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie progów frekwencji w referendum, no to mamy bardzo mocny argument na rzecz tego, żeby go znieść w postaci rekomendacji Komisji Weneckiej, która jasno mówi o tym, że stosowanie progów referendalnych jest czymś niedobrym dla demokracji, że jeżeli to w najnowszej wersji tych rekomendacji Komisji Weneckiej zrewidowanej też po iluś latach, jeżeli w ogóle gdzieś je możemy dopuszczać to na poziomie decyzji konstytucyjnej, Tymczasem no dzisiaj w Polsce jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której jest dokładnie odwrotnie, to znaczy, progi obowiązują w referendach tych tematycznych, w referendach ogólnokrajowych, w referendach na temat na przykład przystąpienia do umów międzynarodowych, a w kwestii referendum dotyczącego. Zmiany konstytucji, akurat progu nie ma, czyli w tym jedynym przypadku, w którym Komisja Wenecka dopuszcza te progi, no to pokazuje, jak bardzo to nasze prawo stoi na głowie i mam nadzieję, że też, no właśnie, spisanie tego w takiej konsekwentnej formie się przyda. No i oczywiście równolegle przypomniałem tę historię, o której też wielokrotnie rozmawialiśmy, tego, że jeśli chodzi na przykład referendum obligatoryjne na wniosek obywateli, to różne środowiska polityczne opowiadały się za tym rozwiązaniem. I mam nadzieję, że to również do polityków, decydentów ta publikacja trafi i będzie inspiracją do tego, żeby wraz z zmianami bardziej szczegółowymi ustawowymi zastanowić się nad tym, w jaki sposób to uregulować. No ale to są oczywiście te postulaty można powiedzieć najtrudniejsze do zrealizowania na poziomie konstytucyjnym właśnie. Natomiast oczywiście obok tego, Znalazł się, jeśli chodzi o referenda ogólnokrajowe, taki pakiet rozwiązań no, dotyczących tego, co dałoby się załatwić ustawą, i to są, prawdę mówiąc, kwestie w największym stopniu związane z doświadczeniami właśnie 15 października, tego, co wtedy nie zadziałało, wtedy tego, co, co nie zagrało. No i tutaj starałem się opisać, no właśnie, problematykę kwestii finansowania referendów, wskazać skąd ono się wzięło, dlaczego tak to wygląda i dlaczego to nie są są dobre przepisy nie są to dobre rozwiązania proponuję tam jako punkt odniesienia po prostu zastosowanie w tym krótkim terminie rozwiązań które mamy na przykład w ustawie o inicjatywie ustawodawczej obywateli tak no bo tam mamy analogiczne można powiedzieć Wyzwanie, zaangażowanie indywidualnych obywateli w proces stanowienia prawa i tam mamy dość konsekwentne i sensowne regulacje dotyczące tego, w jaki sposób taką działalność można finansować. Tymczasem w przypadku referendów tego nie ma, oczywiście, tych pytań, znaków zapytania, takich kwestii, które ja tam sygnalizuję i niejako sugeruję, że one ostatecznie powinny zostać rozstrzygnięte przez polityków. Jest wiele, no bo to są na przykład pytania dotyczące tego, jaki limit wpłat z indywidualnego źródła jesteśmy gotowi dopuścić, jak powinny wyglądać. Kwestie jawności, czy decydujemy się na rejestry umów, czy decydujemy się na taką sprawozdawczość post factum. No to są już szczegółowe rozwiązania. Natomiast mam wrażenie, że te wszystkie najbardziej palące kwestie udało się tam wskazać, zasygnalizować. Gdyby ktoś chciał w tej nowej kadencji parlamentu, a na to bardzo liczę, e, naprawić polskie prawo o referendach, to mam nadzieję, że taki katalog wyzwań w tych rozdziałach, w tych rozdziałach znajdzie. Oczywiście do tego też dochodzi kwestia. Która również w mojej świadomości dotychczas nie była, tak można powiedzieć, wyeksponowana. Czyli kwestia dotycząca tego, czy i jak możemy korygować pytania w referendum, tak? No bo to jest rzecz, która wydaje się i to też potwierdziły badania, które prowadziliśmy, że wszyscy są głęboko przekonani, o tym mówili cały czas politycy, o tym mówili w badaniach Polacy, o tym mówiły organizacje obywatelskie. Referendum, tak, ale pod warunkiem, że możemy prowadzić jakieś konsultacje treści pytań, że możemy je uzgadniać, że możemy jakoś zastanawiać się nad tym, czy w danej tematyce, tak czy inaczej powinno brzmieć konkretne pytanie. Tymczasem dzisiaj no, przepisy są takie, że jeżeli ktoś wyjdzie z inicjatywą referendalną, ona trafi do Sejmu. Sejm musi podejmować na ten temat decyzję, mówiąc o tej rzeczywistości prawnej, w której funkcjonujemy obecnie. To tak naprawdę tych pytań zupełnie nie jesteśmy w stanie skorygować, więc uczciwie Właśnie. mówiąc, żadne konsultacje nie mają sensu. Tak? Nie mówiąc o tym, że komisja sejmowa, która zbiera się, by mhm. pracować nad kształtem karty referendalnej, nie ma możliwości skorygowania brzmienia, pytania, nawet jeżeli jest tam jakiś oczywisty błąd, czy oczywiste nieporozumienie, czy strona inicjująca dała się przekonać do tego, że to pytanie nie jest w najlepszym, w najlepszej swojej możliwej wersji zaproponowane, więc to jest również taka paląca kwestia, która bez wątpienia wymaga, wymaga rozwiązania. No, i ja tutaj proponuję też, próbując zrozumieć skąd się wzięły te przepisy, no, rozumiem, że intencja była taka, że żeby nie było takiej możliwości, w której Sejm po otrzymaniu inicjatywy referendalnej jest w stanie odwrócić sens referendum o. 180 stopni, tak, po prostu mhm. zupełnie, zupełnie wypaczyć te pytania, więc ja tutaj też proponuję rozwiązanie, które w ogóle wydaje mi się wymaga szerszego stosowania w polskiej kulturze politycznej, czyli po prostu możliwości podjęcia tej decyzji, ale jakąś kwalifikowaną większością głosów, na przykład trzech piątych czy dwóch trzecich, tak żeby no właśnie ten konsensus czy, kon, czy właśnie kompromis był Osiągany drogą polityczną, żeby trzeba było dbać o to, żeby inne strony sporu politycznego reprezentowane w parlamencie przekonać do swoich racji, jeżeli faktycznie chcemy, żeby to referendum było powszechnie traktowane poważnie. Więc to są te najważniejsze kwestie dotyczące referendów ogólnokrajowych. Od tego poziomu konstytucyjnego, do można powiedzieć już, Dość szczegółowych rozwiązań dotyczących właśnie finansowania, konsultowania pytań, możliwości ich korygowania czy uporządkowania kwestii łączenia referendum z wyborami. No i to właśnie jest ta jedna taka pula Twoich propozycji, ale przecież skupiła się nie tylko na tych referendach ogólnokrajowych, ale także między innymi na referendach lokalnych. Jaki pakiet zmian, korekt czy uwag tutaj proponujesz, jeśli chodzi o referenda? Lokalne, czyli te, o których chyba na co dzień myślimy rzadziej, ale z którymi tak naprawdę moglibyśmy mieć dużo częściej do czynienia i które, jak pokazują też przykłady ze świata, między innymi opisane w rozdziale Tomasza Synowca, mogłyby mieć dużo bardziej adekwatny i realny wpływ na naszą codzienność, na naszą rzeczywistość, na nasze miasta i okolice. Tak ja tutaj skoncentrowałem się, można powiedzieć też nad tymi podstawowymi celami, o których, mm -hmm. o których tak naprawdę była ta ustawa, która niestety w 2023 roku no, nie została ostatecznie uchwalona, to znaczy przede wszystkim na kwestii znowuż obniżenia czy likwidacji progu referendalnego obniżenia limitu potrzebnych podpisów. Natomiast tutaj starałem się też Poza powtórzeniem tych postulatów skoncentrować na tym, co jest po prostu doświadczeniem inicjatyw referendalnych, tak? czyli kwestii takich jak przedstawienie statystyk, jak to wyglądało w ostatniej pełnej kadencji samorządu, ile tych referendów było, ile zakończyło się osiągnięciem, osiągnięciem progu tego, że to jest zdecydowana mniejszość inicjatyw referendalnych, przypomnienie tego, że koszty referendum, w którym, no właśnie, nie udało się. No to jest 90% wszystkich, e, wszystkich referendów, to są referenda, w których nie udaje się osiągnąć progu, e, mm. progu frekwencji, a tymczasem przecież to referendum się odbywa. Ponosimy koszty, urzędnicy pracują, komisje wyborcze są otwarte. Ktoś wykonuje ogromną tytaniczną pracę, e, żeby to głosowanie przeprowadzić, a wcześniej, żeby do niego doprowadzić, i że to po prostu z perspektywy takiego racjonalnego funkcjonowania e, zwyczajnie nie ma sensu. Opisałem też kilka takich. E, no, można powiedzieć najbardziej najbardziej dotkliwych, bolesnych doświadczeń referendów lokalnych ostatnich lat, tych o których wielokrotnie staraliśmy się opowiadać, jak Murowana Goślina, jak Duszniki Zdrój, jak Piotrków Trybunalski. To były te inicjatywy referendalne, w których no, te przepisy można powiedzieć w największym stopniu pokazały swój, swoją słabość. Tak? Te historie o tym, jak właśnie włodarze miast stali pod komisjami wyborczymi i udało im się Przekonać kilkadziesiąt osób do tego, żeby nie wchodziły do lokalu wyborczego, i ostatecznie okazywało się, że dokładnie kilkudziesięciu osób brakowało do osiągnięcia progu frekwencji. Później taki delikwent okazywało się, że cała krytyka wobec niego jest potwierdzana przez organy ścigania. Człowiek trafia z zarzutami do aresztu bardzo poważnymi, no, które właściwie były przez inicjatywę referendalną. Podnoszone, czy właśnie historia Piotrkowa Trybunalskiego o tym, jak wiele podpisów dzisiaj zbieranych no. Trafia do niszczarki z powodu jakichś absurdalnych uwag, i tutaj obok tych głównych postulatów, czyli właśnie właśnie kwestii obniżenia lub likwidacji progów, i zmniejszenia liczby podpisów. Starałem się też zwrócić uwagę właśnie na to, że ten cały proces zbierania podpisów mógłby być prostszy. Tak naprawdę nie, te, nie wszystkie te dane, które dzisiaj zbieramy, są absolutnie niezbędne. Mamy dzisiaj centralny rejestr, mamy centralny rejestr wyborców, tak naprawdę podanie imienia nazwiska i numeru PESEL powinno być wystarczające czające jeżeli się okazuje, że to pod Podawanie fizycznego adresu jest głównym źródłem unieważnienia podpisów złożonych pod inicjatywą referendalną, ale też takie kwestie, które pojawiały się w naszych rozmowach czy na naszych spotkaniach, chociażby w Piotrkowie trybunalskim, jak to, by przedstawiciele inicjatywy referendalnej mieli możliwość uczestniczenia czy obserwacji procesu zliczania głosów, albo kwestia tego, by no, przy ostatecznym rozstrzygnięciu sądowym, naczelnego sądu administracyjnego był sztywny termin. Termin na podjęcie tego rozstrzygnięcia, bo inaczej będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi historiami, jak ta z Piotrkowa, gdzie no, możliwe, że usłyszymy ostateczny wyrok w sprawie e, tego, czy referendum powinno się odbyć, po tym jak kadencja, że potencjalnie odwoływanego włodarza ulegnie no dobiegnie do końca. No, to po prostu pokazuje dziury w prawie, które można prosto, właściwie jednym ruchem e, rozwiązać, więc te nasze doświadczenia, rozmowy, obserwacja e, tego, jak wyglądały różne inicjatywy referendalne. Mam nadzieję, tutaj również no, została wykorzystana i będzie dla decydentów czy inicjatorów lokalnych referendów na poziomie samorządowym, czy po stronie obywatelskiej, czy po stronie władz samorządowych no, przekonująco przedstawiona. To tyle chyba, jeśli chodzi o ten wymiar stricte samorządowy. No myślę, że te wnioski, które płyną dla samorządów, jesteśmy też w stanie zaimplementować przy okazji innych inicjatyw dotyczących demokracji bezpośredniej, innych narzędzi dotyczących demokracji bezpośredniej, bo przecież to nie jedyny moment, kiedy zbieramy podpisy, a rzeczywiście wiele osób, które kiedykolwiek zbierało podpisy pod różnymi inicjatywami, Sygnalizuje, że jest to problematyczne i bardzo często jest to taki element blokujący, tak naprawdę. Więc warto byłoby się nad tym pochylić i zastanowić, czy nie zmienić tego właśnie, nie tylko przy referendach, ale też w ogóle. Mam nadzieję, że za pomocą tego, co tutaj robimy w Instytucie, także tej publikacji, w jakiś sposób ten temat zostanie podniesiony i może ktoś się nad tym zastanowi. To też nie jedyny element, który Ty poruszyłeś w tej publikacji. Ta ostatnia część dotyczy innowacji dla demokracji bezpośredniej. Pojawiają się tam z jednej strony kwestie referendalne, jak na przykład książeczka referendalna czy dzień referendalny, czyli takie rzeczy, o których już też mówiliśmy, ale Także inne narzędzia, które by może przypominały trochę referenda, ale które dotyczą innych kwestii, na przykład odwoływanie jakichś ustaw, jak weto które w tym momencie są nieobecne w Polsce, a funkcjonują i to często skutecznie za granicą. Jakie w takim razie te innowacje dla demokracji bezpośredniej moglibyśmy wprowadzić? U nas w kraju. Jakie Ty zauważyłeś, żeby mogły działać i sugerujesz, żebyśmy właśnie się nad nimi szerzej pochylili? Tak, pewnie nie ma czasu i sensu omawiać ich wszystkich. Zachęcam po prostu mm -hmm. do sięgnięcia po naszą książkę, pobrania jej ze strony, czy na przykład sprawdzenia, czy w waszej lokalnej bibliotece ta książka się niebawem znajdzie, bo książki do bibliotek zostaną skierowane i w styczniu już mam nadzieję, zostaną wystawione do. Można powiedzieć, wypożyczania mm -hmm. i czytania przez naszych sympatyków. To też ważne, że ta książka właśnie nie będzie w sprzedaży. Zdecydowaliśmy się na to, żeby ta książka była dostępna przede wszystkim w wersji elektronicznej za darmo i w wersji fizycznej w bibliotekach, w bibliotekach szkolnych, żeby tamten właśnie darmowy wymiar mm -hmm. tej publikacji był w najlepszym stopniu realizowany. Na pewno najważniejszą, się znaczy taką najpilniejszą ze wszystkich. Chyba tych innowacji, o których, tutaj, o których tutaj mowa, to jest kwestia właśnie, wrócę jeszcze na chwilę do tego wątku, który Ty poruszyłaś elektronicznej zbiórki podpisów. Tak? To jest temat, który wykracza poza rzeczywistość stricte referendów czy ogólnokrajowych, czy lokalnych, ponieważ wprowadzenie możliwości elektronicznej zbiórki podpisów to będzie prawdziwa rewolucja w tej aktywności obywatelskiej. Widzimy to już dzisiaj przecież po Krakowie i doświadczeniu inicjatywy uchwałodawczej. Mieszkańców tam. Mieliśmy o tych doświadczeniach rozmowy na kanale. I tak naprawdę kompleksowa regulacja, która pozwoliłaby przez profil zaufany podpisywać się pod wnioskami o referenda lokalne, referenda ogólnokrajowe, pod obywatelskimi projektami ustaw i inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców, to jest, można powiedzieć, bardzo proste od strony legislacyjnej działanie, które zmieni niezwykle, niezwykle dużo i sprawi, że dostęp do obywateli do tych narzędzi demokracji bezpośredniej po prostu w ciągu kilku lat, yeah wow. jak sądzę do momentu aż to się spopularyzuje po prostu i wejdzie pod strzechy no, zostanie zwiększony diametralnie I to jest chyba gdybym miał gdyby mnie dzisiaj jakiś polityk zapytał co on może bez wchodzenia w wielkie ryzyko <gry> polityczne zrobić czegoś dobrego na rzecz demokracji bezpośredniej to powiedziałbym bez wahania że to jest ten priorytet bo zanim pójdą zanim pójdą kolejne oczywiście i też piszę o tym bez bez, bez ukrywania w tej książce oczywiście dla polityków to jest trudne decyzja, bo ona osłabia ich pozycję polityczną ich monopol na inicjowanie procesów politycznych i nie jestem jakoś bardzo przekonany do tego, że będzie łatwo to przeforsować, ale mam głęboką nadzieję, że ta dyskusja się zacznie zwłaszcza, że też mamy, mamy konkretny projekt ustawy przygotowany dotyczący akurat inicjatywy ustawodawczej obywateli przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich gotowy projekt zrealizowany w partnerstwie z dwoma uniwersytetami z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, oparte o doświadczenia innych państw, i na jego podstawie tak naprawdę moglibyśmy stworzyć kompleksową regulację, która te wszystkie kwestie mogłaby, mogłaby rozstrzygnąć. Ale oczywiście z takich rzeczy, o których może było trochę za mało mowy dotychczas, no to zwracam mhm. też uwagę na kwestię panelu obywatelskiego, tak? Bo dzisiaj słyszymy z ust polityków co najmniej trzeciej drogi, że tym uzupełnieniem do referendum powinien być właśnie panel obywatelski. I właściwie najlepszą formą układania pytań referendalnych, ja się z tym w 100% zgadzam, jest możliwość przeprowadzenia panelu obywatelskiego. Więc ja tutaj też staram się wskazać, w jaki sposób można by to zrealizować i o czym należy bezwzględnie pamiętać. Tak, Niestety politycy mają taką tendencję do tego, żeby słysząc o tak fajnym narzędziu jak panel obywatelski, mówić: My to zrobimy, bo potrzebujemy więcej konsultacji. Konsultacji, tak? Powtarzać o tym nigdy za wiele. Panel obywatelski to nie jest metoda konsultacji, to nie jest metoda zapoznania się z opinią wylosowanych obywateli, tylko to jest metoda podejmowania decyzji przez grupę, przez grupę wylosowanych obywateli. I też wydaje mi się, że to wymaga przypomnienia. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o ten panel co najmniej zapowiedziany na 2024 rok przez marszałka Hołownię, no to faktycznie jego umocowanie będzie umocowaniem co najmniej politycznej deklaracji, że bez względu na to, co ten panel. Wypracuje, jaka będzie treść proponowanych pytań, to władza zobowiąże się do tego, żeby je, żeby je zrealizować. No ale no znowu, nie da się zrobić panelu obywatelskiego na rzecz. Yy dobrego kształtu pytań referendalnych w sytuacji, w której dzisiaj nie jesteśmy w stanie tych referendów, tych pytań referendalnych w ogóle korygować, tak? Więc ja też proponuję tak. właśnie takie rozwiązania, żeby ten panel obywatelski wpisać niejako na stałe do polskiego procesu, do polskiego procesu legislacyjnego, żeby było wiadomo, że można taki w jakich konkretnych warunkach sposób podejmowania decyzji zaproponować, no ale jest poza tym jeszcze kilka, kilka innych rozwiązań. Takich, jak właśnie opowiedziane w naszych animacjach książeczki referendalne, dzień referendalny, czy na przykład ta propozycja, żeby no właśnie wprowadzić w referendach taką dodatkową możliwość, to tak naprawdę nie wymaga zmiany prawa, to wymaga dobrej woli ze strony decydentów, żeby pojawiła się dodatkowo ta możliwość odpowiedzi żaden z powyższych, czy żadna z powyższych, która nie będzie zniechęcała osób krzywo patrzących na konkretne brzmienie jakiegoś pytania referendalnego do absencji wyborczej, tylko będzie zachęcała do tego, że można wziąć udział w tym referendum i w sposób, no właśnie, uczestniczący, pokaże, pokazać swoją dezaprobatę dla jakiegoś pytania. Myślę, że to też, biorąc pod uwagę przede wszystkim doświadczenia 15 października, jest istotna, istotna rzecz. Na samym końcu proponuję jeszcze jedno takie rozwiązanie, znowu na poziomie konstytucyjnym, które uważam za istotne, czyli to byśmy wrócili do takiej rzeczywistości no sprzed Konstytucji 97 roku, czyli takiej, w której e, zgodzimy się na to, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są ostateczne i możemy je odrzucać na przykład w drodze e, referendum. Myślę, że w kontekście wyzwań, które nas czekają w temacie praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, wyroku aborcyjnego, całego szeregu, dorob, całego tegoż dorobku, Dotychczasowego Trybunału Konstytucyjnego i tego, jak wiele niemądrych, jak sądzę, pomysłów w sprawie odwracania tej rzeczywistości prawnej będzie się pojawiało w ostatnich latach, to po prostu sięgnięcie po to narzędzie byłoby szansą na to, by wyjść z tego chaosu prawnego, w którym się znaleźliśmy w ostatnich latach, zgodnie z zasadami, zgodnie z praworządnością, zgodnie z konstytucją i przede wszystkim z zaangażowaniem obywateli. Po prostu myślę, że powinniśmy się na to zgodzić, że no cóż, Trybunał Konstytucyjny jest mądry i może decydować o wielu, powinien być mądry i powinien decydować o ważnych kwestiach, ale nie możemy zapominać o tym, że to ostateczne zdanie powinno należeć do obywateli i to oni powinni mieć prawo powiedzieć: Nie, uważamy, że ten konkretny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jest niesprawiedliwy i jesteśmy gotowi do go odrzucić. Myślę, że gdyby takie rozwiązanie funkcjonowało przed 2015 rokiem, to z tak dużą łatwością nie przyszłoby do demontowania dotychczasowego systemu kontroli konstytucyjności w Polsce, bo ta rzeczywistość prawa konstytucyjnego i tego, jak istotne znaczenie miewają wyroki Trybunału Konstytucyjnego, byłaby w polskim społeczeństwie dużo powszechniejsza, bo po prostu w innych sprawach, takich jak chociażby sprawa ofe, tak, która została przyklepana przez Trybunał Konstytucyjny. Pewnie takie referendum byśmy mieli i pewnie zostało by ono odrzucone przez obywateli to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i poczucie Sprawiedliwości w całym tym systemie wśród obywateli byłoby, byłoby większe. Także w skrócie starałem się opowiedzieć o tych 14 pomysłach, które są zawarte w książce. Oczywiście zachęcam do lektury i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po całość, zapoznać się ze szczegółami. Starałem się, by to było jednak w skondensowanej formie, przedstawiającej zarówno stan obecny, argumenty na rzecz zmiany i jakieś konkretne kierunki, w jaki sposób można by to rozwiązać. Szereg inspiracji, tak naprawdę. Ja się cieszę, że już mam dostęp do tej publikacji. Także zachęcam tutaj osoby, które nas słuchają, żeby się też nią zapoznawać. Ona pojawi się wkrótce na stronie lub bezpośrednio.pl. Będziemy też ją wysyłać, tak jak mówiłeś, więc jest spora szansa, że w waszych gminach, w bibliotekach, gdzieś w okolicy znajdzie się ta publikacja. Także koniec grudnia, początek stycznia to jest ten czas, kiedy. Ona będzie się pojawiała. Dajcie nam znać, jeśli już gdzieś się pojawi. A Tobie, Piotrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nie tylko ja z tej rozmowy czerpię właśnie inspirację i chęć do dyskusji na wiele tematów dotyczących demokracji bezpośredniej, którą możemy czasami nawet w bardzo lekki sposób korygować u nas właśnie w Polsce bez wielkich zmian konstytucyjnych, tak żeby obywatele mogli jeszcze lepiej współdecydować o własnym państwie. Dzięki serdeczne, zachęcam do lektury i czekamy oczywiście na wasze, na wasze komentarze, polemiki czy sygnały, gdzie na przykład jeszcze warto byśmy z tą książką dotarli. Dokładnie i do zobaczenia. Do zobaczenia.